Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z Q&A ze Snapa. Ostatnio zapytałam się Was na Snapchacie, a właściwie poprosiłam Was na Snapchacie, żebyście wysyłali mi jakieś fajne pytanka, które macie do mnie i pojawiło się ich całkiem sporo, także porobiłam sobie screeny i mam tutaj cały folder zdjęć z Waszymi pytankami, także dzisiaj będę na nie odpowiadać. Także osoby zainteresowane zapraszam do oglądania. Pytanie numer 1. Jak czujesz się z tym, że już niedługo będziesz miała 18 lat? Ja się czuję niesamowicie. To jest dla mnie takie mega dziwne, bo pamiętam jak miałam te 12-13 lat i sobie wyobrażałam, jak to będzie, jak ja będę miała te 18 lat. I nie sądziłam, że to wszystko przyjdzie tak szybko. Będzie to taki nowy etap w moim życiu, na który czekałam bardzo długi czas i myślę, że 18 urodziny to są jedne z lepszych urodzin. Nie wiem, mam nadzieję, że te moje też będą super. Czy podoba Ci się nowy iPhone 7 i czy zamierzasz go sobie kupić? Słuchajcie, odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Po pierwsze, nie podoba mi się iPhone 7, a po drugie, nie, nie zamierzam go sobie kupić. A to ze względu na to, że ten telefon, który mam tutaj, jest to iPhone 5S, w święta minie dokładnie rok, od kiedy go mam i nie zamierzam go tak szybko wymieniać, jeszcze przez, nie wiem, rok czy dwa na pewno on będzie ze mną, ponieważ jest to super telefon, jestem z niego bardzo zadowolona, jest on w kolorze złotym, jeśli nie wiecie. Dla mnie to jest telefon idealny, bo on ma wszystko w sobie, czego ja oczekuję, nie jest mi potrzebne, nie wiadomo co. Jak pewnie wiecie, w iPhone'ie mamy dwa wejścia. Mamy wejście takie USB i mamy wejście na słuchawki, a w iPhone'ie 7 jakby zlikwidowali to wejście na słuchawki i mamy tylko to jedno wejście do telefonu. To jest moim zdaniem totalną głupotą, ponieważ żeby słuchać muzyki, musimy mieć taki adapter. Musimy włożyć ten adapter w telefon i potem słuchawki podłączyć do adaptera i możemy słuchać muzyki. A słuchajcie, jakby był taki przypadek, że jedziemy sobie pociągiem, autobusem, czymkolwiek, jesteśmy sami i chcielibyśmy słuchać muzyki, bo nie wiem, jeszcze 5 godzin drogi nas czeka i nagle patrzymy, nasz telefon ma 2% i co teraz? No, to jest właśnie wielki, wielki minus iPhone'a 7, że nie można równocześnie ładować telefonu i nie można równocześnie słuchać muzyki, także jak dla mnie ten telefon nie jest dobry, wiem, że pełno osób się nim jara, bo jest nowy, bo jest taki ładny. Wizualnie jest naprawdę bardzo podobny do iPhone'a 5 czy iPhone'a 6, ale właśnie to, co miało być taką wielką innowacją, to miało być takie nowoczesne, moim zdaniem jest wielkim minusem tego telefonu i między innymi ze względu na to bym go sobie nie kupiła. Ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Osoby, które chcą sobie kupić ten telefon, które już sobie go kupiły, którym się on podoba, jak najbardziej. Ja się tam cieszę, jak ktoś sobie może kupić iPhone'a 7 najnowszego, to jak najbardziej kupujcie, to jest tylko i wyłącznie Wasza sprawa. Teraz pytanie, które pojawiło się kilka razy i też pojawiało się w poprzednich Q&A-ach, ale jeszcze nigdy Wam na to pytanie nie odpowiedziałam na filmiku, także czy masz lub planujesz zrobić sobie tatuaż? I odpowiedź na pierwszą część pytania to nie, nie mam tatuażu. A jeśli chodzi o to, czy chcę sobie zrobić w przyszłości tatuaż, to jak najbardziej tak. Mnie bardzo podobają się tatuaże, jednak nie chciałabym sobie robić jakichś takich, nie wiem, że rękaw, całe plecy wytatuowane, czy jakieś takie ogromne tatuaże, bo za każdym razem jak mówię mojej mamie, że chcę sobie zrobić tatuaż, to ona, wiecie, w ogóle już myśli, że ja sobie wytatuuję całe plecy i w ogóle będę cała aż po szyję, albo nawet na czole sobie wytatuuję coś, także nie mam o... Aż takiego, wiesz, szalonego pomysłu nie mam. Aczkolwiek na mnie myślę, że dobrze wyglądałyby takie malutkie tatuaże. Czy będzie to jakiś napis, czy będzie to jakieś słowo, czy będzie to jakiś rysunek. Niekoniecznie tatuaż musi mieć jakieś znaczenie, może mi się po prostu podobać. Także ja od kilku lat mam takie chyba 2 lub 3 pomysły na tatuaż, ale nie chcę tego mówić głośno, bo to jest takie... takie moje, takie wiecie, no nie chcę tego za bardzo zdradzać. Jeśli zrobię sobie kiedykolwiek tatuaż, to na pewno o tym będziecie wiedzieć, także spokojnie. O, to jest bardzo fajne pytanie, mega mi się spodobało. Na kim wzorujesz się modowo? Także ja nie mam takiej jednej osoby, na której wzoruję się modowo, ale co do takich gwiazd, osób popularnych w internecie, to bardzo podoba mi się styl Selena Gomez, Ariany Grande, Kendall i Kylie Jenner i też Gigi Hadid. Moim zdaniem te 5 dziewczyn
po prostu no, ubierają się świetnie, są przepiękne, super wyglądają. Każda ich stylizacja jest dopracowana, tak, wiadomo, że one mają swoich stylistów i tak dalej, ale to nie zmienia faktu, że naprawdę wyglądają super i gdybym mogła, to ubierałabym się tak jak one. Jaka jest twoja ulubiona pomadka? Czekajcie, bo nie mam jej tutaj. Dobra, jestem z powrotem i przyniosłam tutaj dwie kredki. Nie są to pomadki, chociaż można powiedzieć, że są to pomadki w kredce. Są one z Golden Rose, Golden Rose Matte Lipstick Crayon. Na pewno o nich słyszeliście, czy to na moim kanale, czy to u innych dziewczyn, bo były one bardzo popularne. Teraz troszeczkę o nich ucichło, aczkolwiek są to jedne z lepszych takich pomadek matujących, jakich ja używałam. Nie będę się tutaj rozgadywała na ich temat, ponieważ opowiadałam wam już wielokrotnie w jakichś ulubieńcach, ale powiem tylko tyle, że są przepiękne, mają przepiękne takie napigmentowane, soczyste kolory, wyglądają naprawdę super, są matowe, ale nie wysuszają ust, co jest moim zdaniem jednym z większych plusów właśnie tych produktów. Poza tym ich cena to jest około 13 zł, ja tutaj mam dwa skrajnie takie różne kolory. Pierwszy to jest taki różowo-malinkowy numer 16 i tutaj taki przepiękny nudziak numer 10. Także polecam, polecam, polecam. Ups, wiem, że jesteś w trakcie robienia prawka, jak ci tam idzie? Słuchajcie, no, jeśli chodzi o prawko, to ja tutaj mogłabym gadać naprawdę bardzo, bardzo długo. Dla niektórych moich znajomych może być to troszeczkę męczący temat, bo nie wszyscy robią prawko, niektórzy już zdali prawko i to jest takie, a, uczysz się jeździć, no spoko, ale powiem wam szczerze, że ja jestem mega szczęśliwa, że zapisałam się na to prawo jazdy. Byłam do tego mega tak luźno nastawiona, jakoś się nie stresowałam tym czy coś, także chodziłam na wykłady razem z Anetą. Także wiecie, no było super, było śmiesznie. Fajnie jest chodzić z przyjaciółką na coś takiego, naprawdę polecam. Jeśli macie szansę, macie okazję, to polecam. Także miałyśmy 30 godzin teorii, może być to dla niektórych bardzo, bardzo dużo, bo na przykład niektórzy z moich znajomych mieli na przykład 3 godziny teorii, ale ja tam się w sumie z tego cieszę, bo jednak płaciłam za coś, niemałe pieniądze, no i jednak coś tam umiem. Teraz jestem w trakcie jazd. Jazd mamy też 30 godzin, ja już mam wyjeżdżone 9,5, także taką 1/3, naprawdę mega mi się to podoba. Jest mega śmiesznie, na początku miałam problem z ruszaniem, ale teraz jest już milion razy lepiej, widzę już dużą, dużą różnicę. Mam nadzieję, że do końca tego roku uda mi się zdać to prawo jazdy, bo nie wiem czy wiecie, może się po prostu tym nie interesujecie, ale w styczniu 2017 roku wchodzi nowa jakoś tam, nowe przepisy i tak dalej, a ja nie chcę zdawać egzaminu na nowych zasadach, także muszę się sprężyć, więc trzymajcie za mnie kciuki i mam nadzieję, że zdam jak najszybciej. Jak się czujesz przed maturą? O kurde, to jest takie pytanie, które uświadamia mi, jak mało czasu do matury mi zostało. Tak, jestem w klasie maturalnej, jakby ktoś nie wiedział, tak, wiem, że nie wyglądam na swój wiek, ale nie musimy o tym rozmawiać, bo ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę. W każdym razie, co do pytania, jak się czuję przed maturą, czuję się dziwnie i się troszeczkę boję. Wiem, że im bliżej do matury, tym będę się stresowała bardziej, tym będzie coraz gorzej. Zdaję maturę z matematyki, z polskiego, z angielskiego, no to podstawy, plus rozszerzona biologia, rozszerzony angielski, także jedyne co mogę powiedzieć, muszę się mega przyłożyć do matmy i muszę sobie powtórzyć polskie lektury i tak dalej, bo ciężko będzie. Jaki okres w twoim życiu według ciebie był najlepszy? W sensie podstawówka, gimnazjum czy liceum? Wydaje mi się, że najlepszy okres w moim życiu to było gimnazjum i tutaj pewnie część z was się zdziwi, bo dużo osób uważa, że gimnazjum to jest najgorszy okres w ich życiu, że po prostu woleliby zapomnieć te 3 lata, bo działo się tyle jakichś tam rzeczy w ogóle w szkole. Wiecie, jaka to gimbaza jest. Tutaj nie chciałabym urazić żadnych gimnazjalistów, bo oczywiście nie każdy taki jest, ale każdy z nas był gimbem, ja też byłam gimbem i wiecie, no, każdy przez to musi po prostu przejść. Chociaż teraz gimnazja są likwidowane z tego, co wiem. I to jest moim zdaniem dobry pomysł, że powracają do tej starej wersji nauczania. Moim zdaniem najlepszym okresem w moim życiu było gimnazjum, ponieważ wtedy działo się dużo fajnych rzeczy, były jakieś fajne wyjazdy, właśnie kolonie do Włoch, Hiszpanii, Francji i tak dalej. Ale powiem wam, że w liceum też jest super, mega mi się podoba w liceum. Szczególnie druga połowa drugiej klasy i pierwsza połowa teraz trzeciej klasy. To jest po prostu najlepszy okres z liceum jak dotąd, ponieważ tak jak wiecie, właśnie rok 2016 to są 18, rocznik 18-kowy, dużo imprez, dużo zabawy i no, naprawdę
mi tam się podoba, jest fajnie. O, to pytanie też mi się bardzo spodobało, bo jest takie bardzo kreatywne. Jak wyglądałby twój wymarzony dom? Tutaj mogłabym opowiadać przez bardzo długi czas i myślę, że zanudziłabym was wszystkich, ale tak w skrócie powiem wam, że moim wymarzonym domem jest domek jednorodzinny. Nie musi on być ogromny, wolałabym, żeby był raczej taki średni, żeby po prostu był przytulny, przejrzysty, taki biały, jasny, nie do końca jakiś, wiecie, sterylny, taki bardzo sterylny i taki bardzo tumblerowy, ale po prostu, żeby był on jasny, bo wtedy mogłabym nagrywać, byłoby dużo prościej z nagrywaniem. Jeśli chodzi o takie moje marzenie, to bardzo chciałabym mieć w moim domu strych i to by było takie moje miejsce, w którym mogłabym sobie na przykład nagrywać filmy, miałabym taki pokój z fajną jakąś gładką ścianą, mogłabym sobie jakieś fajne dekoracje tam porobić, byłoby super tło. A jeśli chodzi o ogródek, to chciałabym mieć ogromny ogród z dużą ilością jakichś drzew, kwiatków. Chciałabym mieć jakiś oczkowodny staw, jakkolwiek by to nazwać. Właśnie u mojej cioci, u mojego wujka jest taki przepiękny, takie przepiękne oczkowodne i to mnie tak jakoś, tak wiecie, tak mega mi się to podoba. Poza tym chciałabym mieć hamak albo domek na drzewie. Boże, to jest takie marzenie, wiecie, z dzieciństwa. I mam nadzieję, że kiedyś mi się uda to zrealizować. No, także to jest taka wizja mojego wymarzonego domu. Jak spędzasz jesienny wieczór? Wiecie co, nie zastanawiałam się nad tym, jak ja spędzam jesienny wieczór. Na pewno odpalam sobie jakąś fajną świecę. Jedna z moich ulubionych to świeca z Yankee Candle. O, właśnie jest tutaj. Nazywa się Christmas Memories? Tak? Tak, dokładnie, Christmas Memories. Jest taka czerwona, przepięknie pachnie. Ona pachnie po prostu jak święta, jak takie ciasteczka, pachnie cynamonem. Dla osób, które nie lubią cynamonu i takich intensywnych zapachów, to może być ona troszeczkę dusząca, troszeczkę mocna, ale ja naprawdę ją uwielbiam. Lubię ją sobie tak zapalić, nie wiem, na 2 minuty, bo uwierzcie mi, że to wystarcza. Ona jest tak intensywna, że ten zapach będziecie czuć po prostu w całym mieszkaniu. Jeśli macie tak małe mieszkanko jak ja, to na pewno macie to zagwarantowane. Poza tym lubię sobie usiąść tak pod cieplutkim kocykiem w łóżku z książką albo właśnie oglądać sobie jakiś fajny film, czy to w telewizji, czy jakieś seriale na telefonie. Właśnie jesień to jest taki okres nadrabiania moich zaległości serialowych i też odkrywania nowych seriali. Bardzo często oglądam YouTube, no ale ja YouTube oglądam przez cały rok, więc nie wiem, czy to można tak, wiecie, zaliczyć do tego. Jeśli chodzi o picie, to uwielbiam sobie usiąść z kubkiem gorącej czekolady, z bitą śmietaną i cynamonem. To jest po prostu taki, wiecie, mój go-to napój, tak samo kawa, no tak wiecie, no sobie po prostu chillować, odpoczywać. No tak spędzam sobie jesienny wieczór. Opowiesz nam trochę o swojej 18. Nie chcę wam za dużo zdradzać o tej 18, bo moja 18, w sensie moja impreza 18 jest już w ten piątek, 21 października, czyli no dzień przed moją 18, taką prawdziwą 18. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ wiem, że ten filmik oglądają moi znajomi, moi przyjaciele, którzy będą na tej 18, a ja wszystko przed nimi trzymam w tajemnicy. Powiem tyle, że będę miała fotografa, więc będę was zasypywała zdjęciami na Instagramie. Mam sukienkę, która jest już w szafie, ale też wam jej nie będę pokazywała, bo chcę, żebyście wy też mieli jakąś tam niespodziankę, także za dużo wam nie chcę opowiadać. Ale na pewno, jak już będzie po 18, będziecie w ogóle widzieli wszystko na Snapchacie, także tutaj macie moją nazwę, możecie mnie dodać. Na pewno będzie jakaś tam relacja mini na Snapchacie, też tutaj macie mojego Instagrama, gdzie na pewno pojawią się zdjęcia, może coś pojawić na YouTube'a, także sorry, no nie odpowiedziałam za bardzo na to pytanie, ale chcę wam zostawić taki, wiecie, taką nutkę tajemniczości, takiego, wiecie, zaskoczenia, żebyście też mieli taką zabawę z tego. Co zmieniłabyś w swoim wyglądzie lub charakterze? Jest dużo rzeczy, które bym w sobie szczerze zmieniła i no to nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo, ponieważ jestem człowiekiem. Tak jak każdy inny normalny człowiek, mam kompleksy, nie jestem idealna. Z wyglądu najchętniej zmieniłabym moje włosy, chociaż w moich włosach bardzo podoba mi się ich kolor i podoba mi się ich tekstura, że one są takie ni to falowane, ni to proste, ni to kręcone, są takie dziwne, ale już do nich przyzwyczaiłam, kiedyś bardzo mi się to nie podobało, a teraz uważam, że to jest coś, co jest znak wyjątkowego w tych włosach, ale nienawidzę w nich tego, że one nie umieją się układać, one po prostu nigdy nie wyglądają dobrze i na przykład na filmikach, o,
Zobaczcie, one mi cały czas lecą na twarz. Muszę po prostu siedzieć tak, żeby te włosy się nie ruszały. To jest bardzo denerwujące, a ja też nie lubię, jak ktoś na przykład na filmiku siedzi i cały czas te włosy, wiecie, dotyka, poprawia. To jest mega denerwujące i ja wiem, że wy też tego nie lubicie. Także zmieniłabym moje włosy albo zmieniłabym mój brzuch, żeby był po prostu... No. A jeśli chodzi o mój charakter, to na pewno zmieniłabym cechę, jaką jest lenistwo. Jestem bardzo leniwą osobą i wszyscy, którzy mnie znają, o tym niestety wiedzą. No, taka po prostu jestem i bardzo chętnie zmieniłabym sobie tę cechę na taką bardzo zorganizowaną, bardzo zmotywowaną, szczególnie do nauki i do szkoły. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Jedzenie, tutaj mogłabym się rozgadywać, wiecie, pół godziny, ale tak w wielkim skrócie jestem ogromną fanką kuchni włoskiej, uwielbiam wszelkiego rodzaju makarony, na przykład makaron z brokułami, albo makaron z brokułami i z serkiem, albo makaron ze szpinakiem, pizza. Jezus, po prostu ja za to mogę się dać pokroić, naprawdę. Jeśli ktoś zrobiłby mi w tym momencie pizzę albo jakiś makaron, to już mnie tutaj nie ma. Jeśli chodzi o zupy, to uwielbiam barszcz czerwony. Boże, święta i barszcz czerwony to jest jedna z moich ulubionych rzeczy na świecie. Poza tym zupa pomidorowa, która stoi tam i którą zjem, jak tylko nagram ten filmik. Poza tym jestem osobą, która uwielbia wszystko, co jest słodkie. I jeśli chodzi o ciasta, to moje ulubione to szarlotka i sernik. Także dobra, tyle jeśli chodzi o jedzenie, bo aż się głodna zrobiłam. I mam nadzieję, że wy nie zrobiliście się tak samo głodni, bo ja nie lubię, jak ktoś gada na przykład na YouTubie o jedzeniu, a ja w tym momencie nie mam żadnego jedzenia i potem mam taką ochotę na coś, potem nie wiem, na co mam ochotę i jestem głodna. Jejku, to jest, zobaczcie, jakie to jest przepiękne, takie kochane. Najlepszy film według Rysi to... Mam całą listę ulubionych filmów i myślałam, czy by nie nagrać nawet o tych ulubionych filmach jakiegoś filmiku na YouTube'a, także jeśli chcielibyście, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, wkurza mnie ten włos, was też. Ale tak na szybko rzucę wam kilkoma dosłownie tytułami, które przyjdą mi teraz do głowy. Uwielbiam wszystkie filmy z Leonardo DiCaprio, po prostu Leonardo DiCaprio to jest mój ulubiony aktor, no jest po prostu świetny, uwielbiam go. Titanic, Wilk z Wall Street, Wielki Gatsby, to jest naprawdę sztosik, jeśli nie oglądaliście tych filmów, co w sumie wątpię, to wam mega polecam, bo są świetne. Poza tym filmy z Hilary Duff. Hilary Duff to jest taka moja ulubiona gwiazda z dzieciństwa, moja ulubiona bohaterka jakichś filmów, serialu i tak dalej. Uwielbiam ją, po prostu uwielbiam też jej muzykę. Nawet do teraz jestem, można powiedzieć, jej fanką. Także film Idealny facet, w którym zagrała Hilary Duff, to jest jeden z moich absolutnie ulubionych filmów. Nie jest on jakiś super ambitny, ani jakiś super świetny, chociaż no dla mnie jest. Ale mam taką małą tradycję, że oglądam ten film tak z 2 lub 3 razy do roku. Co roku od podstawówki. Możecie tutaj wierzyć albo nie, ale naprawdę oglądam kilka razy do roku ten film już od tylu lat, że znam dosłownie każdą kwestię w tym filmie i nadal jestem w nim zakochana. Jest taki kochany, po prostu taki słodziutki, taki... Dalej oczywiście cała seria Harry'ego Pottera, bo Harry Potter jest moim życiem. Uwielbiam Harry'ego Pottera, to jest moje dzieciństwo, ja się na tych książkach, na tych filmach wychowałam i nie wyobrażam sobie mojego dzieciństwa, mojego życia generalnie bez Harry'ego Pottera, także tutaj myślę, że nie muszę się na ten temat rozgadywać, ale przypomniał mi się też jeden film i jest to Love, Rosie. Przepiękny, mega romantyczny, mega wzruszający film na podstawie książki, którą też czytałam. Książka jest równie fantastyczna. No i przysięgam, że to już ostatnie. Seria Igrzysk Śmierci i seria Niezgodna to są też genialne filmy, takie troszeczkę bardziej science fiction, przygodowe, które wam polecam, także no widzicie, podałam wam miliony monet. Miliony tytułów filmów, także wy też możecie mi napisać w komentarzu, jakie są wasze ulubione filmy, może znajdę coś fajnego, nowego i to też będzie moim ulubionym filmem, kto wie? Co najbardziej lubiłaś robić, kiedy byłaś mała? Wydaje mi się, że najbardziej lubiłam odgrywać jakieś scenki. Generalnie w przedszkolu byłam w kółku teatralnym i dla osób wtajemniczonych... No właśnie, wiecie, o co chodzi. Znaczy, te osoby właśnie wtajemniczone, które oglądają m.in. serię Historie z mojego życia, to na pewno wiedzą, o co chodzi z lizaniem łokcia. Naprawdę uwielbiałam to robić, uwielbiałam być na scenie, być w centrum uwagi, nie wiem, recytować jakieś wierszyki, grać w jakichś przedstawieniach, śpiewać, mimo że śpiewać nie potrafię, to naprawdę sprawiało mi mega dużo radości i fajnie było, takie fajne wspomnienia z tym mam. Co byś zrobiła, gdyby ktoś usunął ci twój kanał na YouTubie? O Boże!
No, na pewno bym się rozpłakała, na pewno byłabym mega zła, wściekła, rozwalałabym wszystko, co by było pod ręką. Bo słuchajcie, na tym kanale jest tak dużo filmów, to jest jednak część mojego życia, to jest coś, nad czym pracuję, co zabiera mi bardzo dużo czasu, co wymaga takiej, wiecie, energii i poświęceń w niektórych sytuacjach. Jest tutaj bardzo dużo vlogów właśnie z moimi przyjaciółmi, z jakichś wyjazdów, na przykład w te wakacje pojawiło się naprawdę bardzo dużo vlogów i po prostu chyba bym się załamała, gdyby ktoś mi to wszystko usunął i gdybym po prostu tych vlogów nie miała, chociaż na szczęście mam je wszystkie na komputerze, ale wiecie, takie stare filmy sprzed ponad 2 lat, to jest jednak mega pamiątka i to są takie mega wspomnienia i wiecie co, ja ten kanał prowadzę od ponad 2 lat i mimo, że dużo, w sensie dla mnie te 3,5 tysiąca to jest naprawdę bardzo dużo, ale ja tych widzów gromadziłam bardzo wolno i gdyby ktoś nagle to wszystko, całą tą moją pracę mi zabrał, to by był taki cios poniżej pasa. Ja nie rozumiem, jak na przykład ktoś może włamywać się do jakiegoś sławnego youtubera, jakiegoś bardziej popularnego youtubera na konto i potem usuwa mu wszystkie filmiki albo usuwa w ogóle cały jego kanał i cała ta praca idzie na marne. Naprawdę nie rozumiem takich osób. Także mam nadzieję, że coś takiego mi się nigdy nie przytrafi i mam nadzieję, że nikomu się nic takiego nie przytrafi, bo to naprawdę nie jest fajne, na pewno nie. I słuchajcie, to już jest ostatnie pytanie, teraz się zorientowałam. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie kciuka w górę. Coś czuję, że ten film będzie dosyć długi, bo się rozgadywałam na wiele różnych tematów, ale sobie do Was pogadałam, już tak potrzebowałam tego, bo znowu nie było mnie na YouTubie jakoś 2 tygodnie, a to ze względu na brak czasu. Nie miałam kompletnie czasu, żeby cokolwiek dla Was nagrać, także teraz się mega cieszę, że udało mi się nagrać to Q&A. W opisie standardowo macie wszystkie linki do różnych moich kont social media, gdzie możecie mnie zaobserwować. Macie Snapa, Instagrama, Twittera, macie moją grupę na Facebooku. Tutaj Wam się też wyświetli nazwa Rysionator, spisane caps lockiem. Zapraszam Was do dołączenia, bo możemy sobie tam pogadać wszyscy razem, jakoś tak się, jak to się mówi? Zintegrować, dokładnie. Poza tym, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do naciśnięcia tego dużego, czerwonego prostokąta. Przepraszam, że teraz krzyczę, ale coś mi, kurde, pod oknem cały czas jeździ. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Czy dzisiaj jest żużel? Tak, by the way, Ostrów Wielkopolski, w którym mieszkam, jest znany troszeczkę z żużlu. Także no, fajnie. Dobra, dokończę moją myśl, bo zapomnę. Także jeśli tego jeszcze nie robicie, to zachęcam do zasubskrybowania. Wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmami i żadnego nie przegapicie. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku już niedługo. Pa!